W innych filmach mówiliśmy już o liczbach przeciwnych, ale dla pewności powtórzmy to sobie jeszcze raz. Jeżeli pomyślimy sobie jakąś liczbę dodatnią, na przykład 4, zrobimy sobie tabelę. Jeżeli mamy jakąś liczbę w kolumnie lewej, a w kolumnie prawej będziemy zapisywać liczbę do niej przeciwną, to jeżeli tu mamy czwórkę, to jaka jest liczba do niej przeciwna? Czwórka leży 1 2 3 4 od 0 w prawo. Plus 4 na osi liczbowej. Leży o 4 w prawo od 0. Więc liczba do niej przeciwna leży 1, 2, 3, 4 od 0 w lewo. Czyli będzie to minus 4. Inaczej można rozumieć to tak. Jeżeli mamy liczbę dodatnią, to liczba do niej przeciwna będzie liczbą ujemną. Jeszcze inaczej można rozumieć to tak. Ten znak minus dosłownie oznacza przeciwieństwo. To jest liczba przeciwna do czwórki. Zapiszmy to sobie. Jeżeli mamy minus 4, to oznacza to dosłownie, i ten znak minus możemy przetłumaczyć dosłownie jako przeciwny do 4. Jeżeli mamy minus jakąś liczbę, zamiast konkretnej liczby, możemy wpisać tu literę, która będzie reprezentowała dowolną liczbę. Na przykład minus a, to to oznacza, to się równa liczba przeciwna do a. Jeżeli to Was do końca nie przekonuje, to pomyślcie sobie, że A może być zupełnie dowolną liczbą, jakąkolwiek. Zaznaczmy sobie może jakieś A na osi liczbowej. Może będzie miało to dla Was więcej sensu. To jest oś liczbowa, tutaj znaczniki równych odcinków, ale nie wiemy jakich. I niech A będzie jakąś liczbą gdzieś tutaj. Minus A to będzie liczba przeciwna do A, czyli jeżeli A znajduje się o trzy kreski po prawej stronie zera. To minus a będzie leżało 3 kreski po lewej stronie zera. 1, 2, 3. Liczba przeciwna do a będzie tutaj. I możemy nad tą kropką zapisać, że jest to liczba przeciwna do a, albo krócej możemy zapisać minus a. Jeżeli znak minus czytamy jako przeciwne do tego, co za nim stoi, to możemy zrobić też coś takiego. Jaka to będzie liczba przeciwna do minus 3? Zachęcam Was, żebyście zatrzymali ten film i pomyśleli sami, ile to jest. Właśnie powiedzieliśmy, że znak minus oznacza przeciwny do, czyli taki zapis oznacza przeciwny do minus 3. Jaka liczba jest przeciwna do minus 3? Minus 3 leży 3 w lewo od 0. 1, 2, 3. Czyli liczba przeciwna będzie leżała o 3 w prawo od 0. 1, 2, 3. Czyli będzie to plus 3. Czyli to się równa plus 3. Albo możemy też zapisać plus 3 bez znaku. 3. Mam nadzieję, że to daje Wam głębsze pojęcie tego, co oznacza przeciwny i tego, jak to się ma do znaku minus. Zróbmy jeszcze jakiś przykład. Zróbmy takie coś. Ile to jest minus, minus, minus 2? Ta część minus, czyli przeciwna do minus 2, to w sumie oznacza, przeciwna do przeciwnej do dwóch, czyli to będzie 2. Za każdym razem kiedy mówimy przeciwny, po prostu zmieniamy znak. Przeskakujemy jak na osi liczbowej na drugą stronę zera. Ten znak przerzuca nas nad zerem o 2 na lewą stronę, a ten znak z powrotem na prawą. Czyli to wszystko to będzie znowu 2. I jeszcze ten znak, liczba przeciwna do dwójki, czyli to będzie wszystko razem minus -2. Gdybyśmy dorzucili jeszcze jeden znak minus tu z przodu, to byłaby to liczba przeciwna do tego wszystkiego, czyli liczba przeciwna do minus 2, czyli 2. Za każdym razem, kiedy stawiamy przed liczbą znak minus, przeskakujemy na osi liczbowej nad zerem na drugą stronę.